Witam ponownie w kolejnym odcinku, drugim i ostatnim poświęconym wypalaniu ma na naszym modelu low poly. Teraz będziemy kontynuować przepisywanie materiałów, a następnie wypalimy wszystkie potrzebne mapy. Wracamy do działka, to będzie trochę więcej roboty. Całość damy sobie może jako baza, metal baza, albo ciemny. Może spójnie będzie zrobić to w ten sposób. Cała obudowa również w tym kolorze. Zrobimy sobie jako metal ciemny. To już zrobimy jako połysk. Tak naprawdę może jeszcze inny materiał na naboje, żeby one były widoczne. To są grupy. Może to rozgrupujmy. I jak widać, to jeszcze trzyma instancję. Bardzo dobrze. Czyli ten element będzie też emisywem. Niepotrzebnie ten kształt dawałem, bo on... Jeżeli to będzie świecić, to to zniknie, więc chyba nie dajemy tu emisywa w ten sposób. Może to damy jasny połysk. A to syntetyk. Dobrze byłoby oddzielić albo nie, te elementy nie zostaną takie w jednym kolorze. Chyba nie chcę dawać żadnego emisywa tu na samym karabinie. To będzie tandeta, jeżeli stąd będę. Chociaż może. Gdyby to tak pulsowało w tą stronę. Możemy dać i to nawet w Photoshopie będzie można wymazać potem ten materiał. Jeżeli to będzie czerwone światło, to myślę, że może fajnie to wyglądać.
Boję się, żeby było zbyt naciskane tu właśnie. Niech tu się coś małego świeci, a tu będzie. No właśnie, to jakoś nie trzyma materiału. Mimo że jest instancją, to się nie słucha. Proszę, będzie zrobić chyba jedno i przekopiować na pozostałe elementy. Już teraz się z tym bawić. Dobrze, najbardziej skomplikowany element chyba już gotowy. Czy coś jeszcze zostało? Ta obudowa. Większość niech będzie bazą. Te kilka elementów. Niech będzie połyskliwe. Tak samo tu.
Nie wiem, czy to będzie konsekwentne. Bo tu metal ciemny z jasnym nagle przychodzi w działo. Zrobimy mały ekstrud, żeby to było wyraźne. Odcięcie. Dokładnie. Możemy sprawdzić, czy któryś z modeli ma to jeszcze tutaj to zaznaczenie. Nie. I tak oto przypisaliśmy materiały wszystkim elementom. Nie było łatwo. Utrudniłem trochę życie sobie samemu. Ale możemy to wyeksportować. Na razie jeszcze bez cage'a i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz ważne. Musimy sobie ten model striangulować, czyli pociąć na trójkąty. Eksportujemy to według tego schematu. Nie mamy tu animacji, więc na razie nie musimy eksportować animacji. Jednostki też nie są jeszcze istotne, jeżeli chodzi tylko o wypalanie, ale lepiej trzymać je od początku do końca w tych samych wymiarach. Oś Y do góry i tyle. Dobrze, wyłączmy sobie warstwę High Poly Explode. Zróbmy warstwę Low Poly Explode. Te same ustawienia. No i zróbmy pierwszą próbę w X-Normals. Więc tu pokrótce omówię program X-Normals. Tu w tej zakładce
przypisujemy sobie model High Poly. On pamięta jeszcze naszą poprzednią pracę, więc najlepiej kliknąć Clear Meshes i dodajemy sobie tu nasz model High Poly. Tu z kolei dodajemy nasz model low poly. I tak naprawdę powinniśmy dodać jeszcze external cage file. Do tego przejdę za chwilę. Chociaż nie, może zróbmy sobie już teraz z tego cage'a. Zaznaczamy wszystkie elementy i będziemy musieli pociąć je na trójkąty. Teoretycznie FBX, format pliku FBX sam robi triangulację, ale za każdym razem ona się nieco różni. Najważniejsze jest to, że nasz model low poly i nasz model cage'a muszą mieć dokładnie taką samą geometrię i kolejność vertexów. Musimy tego pilnować, bo inaczej to nie zadziała. Dlatego proponuję dodać na warstwie modyfikator Edit Poly na wszystkie elementy modelu Low Poly. Możemy zmienić nazwę na triangulacja. I teraz te elementy zaznaczamy. Zaznaczamy wszystkie vertexy i klikamy im Connect. I w ten sposób model się tnie po prostu na drobniejsze części. Kopiujemy to i robimy z tego warstwę. Explode cage. Explode cage. Wyłączamy warstwę low poly explode, włączamy high poly explode i zaznaczamy wszystkie elementy cage'a. Dobrze to zrobiłem? Tak, dobrze. I narzucamy na to modyfikator push. Teraz po kolei wszystkie elementy oglądamy i zmieniamy push, żeby przykrył nam nieco nasz model spod spodu i wystające jego elementy. Czyli tak, to jest model high poly i w ten sposób to przykrywamy. Wyłączam instancjonowanie, żeby nie narzucać tej samej wartości push na wszystkie elementy. Im mniej, tym lepiej, tym większa dokładność, mniej zniekształceń. Czyżby ten element nie, dobrze, jest pod spodem. To też musi wyjść ponad wszystkie nierówności. No właśnie. Wszelkie rurki stanowią naprawdę spory problem, często przy
wypalaniu mogę się pokusić o to, żeby ręcznie to naprawić. Nie powinienem tego w ten sposób rozwiązywać. Powinno być dobrze. No, działko jest bardzo ważne. Tu bardzo zła geometria jest na tym. To będzie do poprawy na koniec już. No, żeby przyspieszyć tutorial, to już to pominę. Ale tu powinien dać po prostu płaskie łączenia, a nie wycinać żadnych otworów i kółek. I tak też zrobię w finalnym modelu. Możemy też przesuwać oczywiście werteksy, ich kolejność będzie się zgadzać. Ale to chodzi o samą siatkę do wypalania. To zdaje się wszystko. Jeszcze lufa. I mamy naszego cage'a. Wyłączamy warstwę high poly. Eksportujemy to jako cage. Teraz fix normals. Mamy załadowany model high poly, low poly i dodajemy jeszcze browse external cage file. Tak jak mówiłem, ten program mówi, please make sure that selected mesh has absolutely the same topology. O to zadbaliśmy przed chwilą. W baking options. Musiał zrobić nowy folder. Jako, że już wcześniej wykonywałem ten turret. Nazwiemy sobie to tak.
4K to stanowczo za dużo. Myślę, że 2K wystarczy. Na razie, tak jak mówiłem wcześniej, wypalimy sobie tylko normal mapę i ambient occlusion w X-Normals. Resztę już zrobimy w Substance Painterze. Ponieważ Substance Painter i 3D Max wypalają trochę zbyt płaskie te mapy. Wolę to robić tutaj. I mamy obie mapy, na których nam zależy. X-Normals. Możemy sobie je przetestować jeszcze w Marmosecie, żeby zobaczyć, czy są ewentualne błędy. Jakieś na pewno będą, nigdy nie jest idealnie. Normals wpisujemy do Normals. Occlusion musimy sobie włączyć. Nie jest źle. Ta obudowa dała fajny efekt. Jeszcze bardziej się to wybije, kiedy narzucimy na to różne materiały. Tu jednak są błędy. Myślałem, że to się nie wypali. To trzeba będzie ręcznie podmalować te artefakty tutaj. Tak samo lufa. Trzeba będzie zostawić same kółka, a resztę niestety wymazać. Żeby to była gładka lufa, o właśnie, tak jak tu, to też nie może się tu znaleźć. Reszta jest, staje się w porządku. Tu tylko. Dobrze by było, jakby to było złączone na UV-ce, wtedy byłoby miękkie przejście, no ale mapowanie cylindrów ma swoje właśnie tego typu pułapki. Ale z daleka to nie jest to widać. Z daleka model wygląda bardzo dobrze, o wiele lepiej niż myślałem. Dlatego teraz podmalujmy jeszcze to, co powiedziałem, że będzie kłopotliwe. Pełnię go farbą na osobnej warstwie i teraz przekopiuję. Control i ta warstwa. Zobaczmy tylko, jak to wygląda. No, nie jest źle. Zaznaczamy odwrotnie. Przechodzimy na tą warstwę. Bierzemy pędzel i pobieramy neutralny kolor.
zamalowujemy to wszystko, co jest pozostałe tutaj. Ostrożnie, żeby nie wejść na inne elementy. Odznaczyć. Teraz lufa powinna być płaska. No właśnie, jest o wiele lepiej. To samo robimy z tymi artefaktami tu na krawędziach. To zdaje się jest tutaj. Pobieramy kolor, zmniejszamy pędzel, pobieramy kolor neutralny. Tu już trzeba będzie miękki pędzel zrobić. Gdyby tak zaznaczyć to. Trochę wszedłem na krawędzie, co zabiło te boki. Trzeba to cofnąć. Możemy wzmocnić też tą krawędź. Jeszcze raz zaznaczmy. Przytrzymaniem Shifta idzie to nieco prościej. Zrobiłem tu zaznaczenie.
I teraz jest bardzo dobrze. I nie ma już tych wybrzuszeń, które tu wcześniej zauważyliśmy. No i na dobrą sprawę to tyle, jeśli chodzi o wypalanie normal mapy i ambient occlusion i całą robotę Vix Normals. Nie był to zbyt pasjonujący etap naszej pracy, ale niestety jest konieczny i czyha tam na nas wiele pułapek. Trzeba bardzo ostrożnie wszystko robić, wypracować sobie swój workflow. I to jest coś, co czyni modelowanie do gier tak naprawdę trudnym. Więc jeżeli tym chcecie się zajmować, to będziecie musieli niestety opanować wszystkie te techniki. Co dalej, pokażę już w następnym odcinku przy teksturowaniu. Pozostałe mapy wypalimy sobie w Substance Painterze i zaczniemy teksturowanie. Także dziękuję za uwagę, za wytrwałość i do usłyszenia przy kolejnym odcinku.